Gablotka. Im bardziej delikatna prawda, tym większa chęć przekłamania i nie trzeba godzinami myć drżących rąk. Więc mówię, że poczucie winy zżera mnie jak stonka, choć tak naprawdę wspominam z sentymentem. Na imię mu było Bielinek Kapustnik, po wszystkim na palcach został tylko pyłek. Kolejne ofiary pamiętam przez narzędzia. Pszczoły i osy zdychające w lotkach od badmintona, trzmiele i bąki w słoikach, a chrząszcze w pudełkach od zapałek. Motyle zabijałam gołymi rękami, jak szalony cukiernik, wbijający igłę w błyszczącą wisienkę na torcie. Niektórym udało się wymknąć, a później opowiedzieć ziomkom przy kielichu na Turcji o sadystycznej ośmiolatce w kitkach. Dziwnie pomyśleć, że otacza mnie nienawiść tylu pokoleń owadów. Każde bzyczenie nad uchem brzmi teraz jak wendetta. Słuchajcie, chłopaki, w dzieciństwie dużo chorowałam, a jak się ciągle leży, to się czyta. Po zimie z Fiedlerem zapragnęłam być entomologiem, w rywercie z łóżka z butelką naftalenu. Okrucieństwo przychodzi z ciekawości. Teraz wystarczy wejść na stronę Art Insect i zaopatrzyć się w piłownik mordercy. Exhaustor, pułapki Moerickego, zatruwaczka polipropylenowa, czarne szpilki ze złocistymi główkami 0,25 mm, segregator szpilek 8 i 12 otworowy, rozpinadło octan etylu ksylen solakryl. Gdzie ja z moim słoikiem i pudełkiem zapałek? Zawsze widziałam dla siebie dwa możliwe miejsca, na przykład białą lotkę od badmintona, zastygającą w szczytowym punkcie lotu. Mgnienie oka obraca się białkiem w nieskończoność. Wszystko jest jeszcze możliwe i czeka na rozstrzygnięcie. Mówią, że jeśli motyl machnie skrzydłami w Pekinie, z czasem może wywołać tornado w Nowym Jorku. Drugie miejsce to luka, w której nie sposób policzyć, ile burz oszczędziły wyrwane przeze mnie skrzydła. Zakrzep. Kiedyś myślałam, że mój organizm choruje celowo, by tylko zostać w łóżku i przetrwać. Gdy byłam mała, lubiłam turlanie się w drenach, spacery po rusztowaniach, skoki do glinianek. Mało brakowało, a zginęłabym jako dziewica, do tego z hukiem na placu budowy. W dzieciństwie chorowało się całkiem nieźle. Infekcja miała ryjek pluszowego lisojeża. Aż do chwili, gdy w wieku 7 lat trafiłam do szpitala, na koedukacyjny oddział pediatryczny i po raz pierwszy w życiu całowałam się z języczkiem, nazajutrz po wycięciu 3. migdałka. Z biegiem czasu choroby zmieniły front i bardzo spoważniały, więc pewnie w ten sposób organizm broni się przed poezją. Najbardziej zmienił się szpital, wygląda zupełnie jak na filmach, kiedy ofiara jedzie wózkiem pod nóż chirurga, leżąc na wznak, a nad jej głową mijają długie poprzeczne lampy. Pamiętam, że dużo się śmiałam, kiedy wbijali mi igłę w kręgosłup i gdy odpływałam na metalowym stole. Anioł cieć w kitlu anestezjologa zapewniał, że takich dragów to jeszcze nie próbowałam. I gdy domagałam się uśpienia, krzyczał na mnie, że mam nie mówić o sobie jak o chorym psie. To akurat niełatwe, kiedy czas przestaje naglić, jakby cały świat za oknami kręcił się dalej, a w środku utknął niczym zakrzep w wenflonie. Pacjent pod kroplówką zbyt wiele ma wspólnego z psem na łańcuchu wrośniętym w otwór budy. Spróbuj podejść bliżej i powiedzieć takiemu, żeby szczekał do siebie z większym szacunkiem.